Waszą uwagę. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącej prezentacji i uruchomienia nowego portalu IPN, nowego i największego zarazem portalu historycznego IPN dotyczącego najnowszej historii Polski. Gdy myślę o dziejach tak oryginalnych naszego państwa, naszego narodu, gdy myślę się przenoszę do dawnych czasów, gdy Polska z map świata jako państwo polityczne wymazana była, widzę historię wielką mistrzynię życia, jak cicho stąpa, zbiera swoje prawdy, zbiera wszystkie grozy świata, wszystkie jego radości. Te słowa marszałka Józefa Piłsudskiego z 21 marca 1926 roku właściwie definiują też nasze działania, ale właśnie ten portal. Chcemy pokazywać tę wielką mistrzynię życia, jaką jest historia. Chcemy pokazywać jej radość, jej grozę oraz po prostu przekazywać prawdę historyczną. Tym będzie nasz portal przystanekhistoria.pl. A jak go promujemy, zapraszam do obejrzenia spotu. Odkrywanie historii jest jak podróż. Możesz wybrać się w nią w każdej chwili. Łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. A kiedy wyruszysz w świat historii, zobaczysz, że jest ciągle żywy i aktualny, pełen dramatycznych wydarzeń, które zmieniły oblicze Polski. A oddziela cię od nich tylko cienka bariera twojego ekranu. Bo we współczesnym świecie historia jest na wyciągnięcie ręki. Odkryj przystanekhistoria.pl. Poznaj ważne tematy polskiej historii. Czytaj, słuchaj, oglądaj. Ucz się i dziel wiedzą z innymi lub uzyskaj wsparcie w pracy nauczyciela, gdziekolwiek jesteś. Przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż, prawdziwa historia. Dziękuję bardzo. Wirtualna podróż, prawdziwa historia. To jest hasło przewodnie tego portalu. Blisko 400 artykułów popularno-naukowych, 1000 filmów, 800 publikacji cyfrowych. To są liczby, które przedstawia ten portal. A co się dokładnie kryje, jaka idea się kryje z tym portalem, to opowie Państwu prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek. Panie prezesie, zapraszam. Szanowni Państwo, witam Państwa na przystanku Historia, miejscu, gdzie w ciągu roku odbywa się około 500 spotkań, miejscu, gdzie opowiadamy o naszej historii. Przystanek Historia jest marką Instytutu Pamięci Narodowej. To na przystankach historii w kraju i za granicą. Od Dyneburga, Żytomierza, Wilna po Nowy Jork, Chicago opowiadamy o naszej historii. Spieramy się o nią. Instytut Pamięci Narodowej działa już od 20 lat. Blisko 3000 wydanych książek, 1000 artykułów, ponad 500 wystaw. Nieustająca dyskusja i praca nad badaniem naszej najnowszej historii. Historii dramatycznej, ale zwycięskiej. Historii z lat 1917-1989. Dzisiaj rozpoczynamy nową przygodę na przystanku Historia. Przystanek Historia w internecie. Serdecznie Państwa zapraszam. Ten przystanek Historia jest odpowiedzią na technologiczne, cywilizacyjne zmiany, jakie zachodzą. Internet jest tym miejscem przekazu wiadomości, z którego najczęściej korzysta młodzież, z którego korzystają nauczyciele. Przystanek Historia jest dla każdego, dla każdej osoby interesującej się historią. Zapraszam na internetowy przystanek Historia. Dziękujemy panu prezesowi. A prezentacji portalu dokona redaktor naczelny portalu, pan dr Rafał Leśkiewicz. Zapraszam, panie redaktorze. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, wirtualna podróż, prawdziwa historia. To hasło promujące portal przystanekhistoria.pl, najnowsze cyfrowe dziecko Instytutu Pamięci Narodowej. Portal, który w syntetycznej, bardzo dosłownej formule
prezentuje dzieje Polski i Polaków w XX wieku. Portal, który ma zachęcić nie tylko tych, którzy historię znają, ale przede wszystkim tych, którzy o historii wiedzą bardzo niewiele, tych, dla których historia jest jednym z wielu przedmiotów w szkole, których muszą się uczyć, poznawać daty, poznawać wydarzenia, poznawać nazwiska. My poprzez naszą prezentację, poprzez portal przystankhistoria.pl chcemy zachęcić do tej wirtualnej podróży, do cyfrowego dotknięcia historii, a być może osoby, które zapoznają się z portalem, mamy taką nadzieję, że osoby, które zapoznają się z tym portalem, znajdą tutaj treści, które zachęcą ich do pogłębiania swojej wiedzy historycznej. W portalu opublikowaliśmy blisko 400 artykułów popularno-naukowych dotyczących zmagań Polski i Polaków najpierw o odzyskanie niepodległości w 1918 roku, podczas walk o granice, podczas II Rzeczpospolitej, w trakcie II wojny światowej i podczas bardzo trudnych, ponurych czasów okresu komunistycznego. Uzupełniająco w portalu umieściliśmy blisko 1000 nagrań filmowych, które są efektem pracy 19 lat, efektem pracy pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w współpracy z wieloma innymi instytucjami. Umieściliśmy też w portalu blisko 800 filmów, książek, publikacji cyfrowych, czasami druków ulotnych, broszur, tych wszystkich materiałów, które popularyzują wiedzę o Polsce i Polakach w XX wieku. Portal stworzony jest w sposób bardzo nowoczesny. Jest to serwis internetowy, który prezentuje historię Polski. Możecie Państwo tutaj znaleźć szereg bardzo ciekawych artykułów dotyczących historii najnowszej. Między innymi próbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego stan wojenny wprowadzono nocą z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Na portalu także prezentujemy bardzo ciekawy artykuł pana doktora Pawła Kosińskiego poświęcony dziennikom Hansa Franka, wyjątkowemu źródłu historycznemu w postaci papierowej. To wydanie możecie Państwo zobaczyć tutaj. Jest to pierwszy tom dzienników Hansa Franka. W wersji oryginalnej macie Państwo możliwość zobaczenia tych dzienników w gablocie, które stoją tutaj przede mną. Natomiast w wersji cyfrowej możecie Państwo przeczytać artykuł poświęcony dziennikom Hansa Franka, temu jak od jesieni 1939 roku po wiosnę 1945 roku Hans Frank dokumentował swoje zbrodnie na Polakach w Generalnym Gubernatorstwie. W portalu przystankhistoria.pl znajdziecie Państwo również bardzo bogatą bibliotekę cyfrową. Ta biblioteka cyfrowa prezentuje wszystkie wydane w postaci cyfrowej publikacje Instytutu Pamięci Narodowej. A wśród nich seria zupełnie wyjątkowa, Bohaterowie Niepodległej. To seria popularno-naukowych broszur poświęconych często zapomnianym postaciom z naszej najnowszej historii, postaciom, które położyły ogromne zasługi w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w walkę o Polskę wolną i niepodległą. I wśród takich publikacji znajdziecie Państwo między innymi broszurę poświęconą Agnieszce Wiśle, osobie, sanitariuszce, osobie, która była w Błękitnej Armii, kobiecie, która walczyła w wojnie polsko-bolszewickiej. I ten mundur, który Państwo widzicie na okładce tej broszury, możecie Państwo w oryginale zobaczyć tutaj. Stoi tutaj przede mną. To jest ten właśnie mundur, który miała na sobie podczas robienia tego zdjęcia Agnieszka Wisła. W portalu przystankhistoria.pl znajdziecie Państwo również mnóstwo materiałów audio, wideo. Możecie Państwo tutaj obejrzeć sobie chociażby przebiegi debat belwederskich, które odbywały się pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Nie każdy miał możliwość uczestniczenia osobistego w tych debatach, które odbywały się w Belwederze, ale każdy teraz może sobie te debaty odsłuchać przebieg dyskusji odbywającej się w gronie najwybitniejszych polskich historyków. W audio wideo znajdziecie Państwo także materiały, które są ciekawe dla osób młodych, dla najmłodszych. Możecie Państwo znaleźć szereg materiałów filmowych dla najmłodszych. Myślę, że to również bardzo interesująca forma prezentacji treści dla dzieci i młodzieży, zachęcając ich do korzystania z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród materiałów audio wideo chciałbym zwrócić Państwa uwagę również na bardzo ciekawe nagrania dźwiękowe, w tym między innymi przejmujący zapis rozmowy
odbytej podczas rejsu trawlera Regulus, który zawinął do portu w Vancouver i wówczas w grudniu 1981 roku marynarze dowiadują się o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego i tutaj prezentujemy przejmujący zapis dyskusji, którą marynarze toczyli wspólnie z wicekonsulem PRL w Vancouver. Ten zapis rozmowy jest opublikowany w portalu, możecie go Państwo swobodnie odsłuchać. To, co jest niezwykle ciekawe, to naszym zdaniem próba prezentacji przedstawienia historii Polski XX wieku w postaci osi czasu. Podzieliliśmy tę historię Polski na kilka podokresów i prezentujemy w ramach tego portalu najciekawsze naszym zdaniem materiały historyczne dotyczące każdego z tych okresów historycznych. Jeżeli znajdziemy się w okresie II wojny światowej, znajdziecie tu Państwo szereg niezwykle ciekawych materiałów umieszczonych w kapsułach tematycznych. Te materiały dotyczą, są to zarówno materiały w postaci książek, wydawnictw ulotnych, jak również materiałów filmowych. Wszystko zorganizowane w taki sposób, żeby użytkownik jak najbardziej otwarcie mógł tę historię poznawać. Każdy tekst, który publikujemy na portalu, opatrzony jest kilkoma tagami, zarówno tagiem okresu historycznego, jak i tagami tematycznymi. Każdy użytkownik może zobaczyć sobie niezwykle interesujące zdjęcia, które towarzyszą artykułom prezentowanym w portalu. Dodatkowo każdy tekst można ściągnąć w postaci PDF-a i na koniec można również skomentować. Naszymi patronami są trzy postaci. Józef Piłsudski, symbolicznie Mały Powstaniec i Anna Walentynowicz. To trzy postacie, które uosabiają walkę o Polskę wolną i niepodległą. Józef Piłsudski, w sposób oczywisty postać, która położyła największe zasługi dla odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Mały Powstaniec symbolizuje tragiczne losy Polski i Polaków podczas II wojny światowej. A Anna Walentynowicz jest naszym symbolem walki z komunizmem. W tym roku kończy się rok obchodów rocznicowych, rok Anny Walentynowicz. Postanowiliśmy w ten symboliczny sposób uczcić panią Annę Walentynowicz, wskazując ją jako naszą patronkę portalu Przystanek Historia. Szanowni Państwo, w portalu Przystanek Historia znajdziecie także informacje o odbywających się w przystankach historia na terenie całego kraju oraz poza granicami różnych inicjatywach Instytutu Pamięci Narodowej. Możecie Państwo zobaczyć, jakiego rodzaju inicjatywy Instytut Pamięci Narodowej organizuje i gdzie te inicjatywy organizuje. Zobaczycie Państwo, że przystanek historia.pl to z jednej strony cyfrowa podróż w naszą historię XX wieku, ale z drugiej strony także możliwość dotarcia do żywych świadków historii, do autorów książek, publikacji, które powstają z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej. Zachęcam wszystkich Państwa do tego, byście z portalu przystanekhistoria.pl korzystali, byście ten portal traktowali jako codzienną lekturę w drodze do pracy czy do szkoły, i żeby ten portal, ten serwis internetowy stanowił dla Państwa istotne uzupełnienie codziennej lektury serwisów internetowych. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do skorzystania z portalu, bo wirtualna podróż może być prawdziwą historią, tak jak hasło portalu, które przygotowaliśmy na dzisiejszą prezentację. Na koniec chciałbym, Szanowni Państwo, gorąco podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w powstanie tego portalu. Osobom, które przygotowywały zarówno portal od strony technicznej, jak również merytorycznej. Bardzo dziękuję panu prezesowi Jarosławowi Szarkowi za to, że wymyślił ideę takiego portalu, że promował nas, wspierał w trakcie prac nad tym serwisem. Dziękuję serdecznie również pani dyrektor generalnej Magdalenie Głowie za to, że wspierała nas organizacyjnie przy pracach nad portalem. A nade wszystko dziękuję redaktorom, którzy przygotowywali ten portal i osobom współpracującym z nami, które od strony technicznej pracowały nad portalem, szczególnie programiście panu Wiktorowi Nuszkiewiczowi i pani grafik Agnieszce Kamin. Ten portal to nasza nowa propozycja dla Państwa, to nowa propozycja cyfrowa
promująca wiedzę o historii najnowszej Polski. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam Państwa do korzystania z portalu. Dziękuję panu dyrektorowi. O zabranie głosu proszę jeszcze prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Szanowni Państwo, codziennie spotykamy się z dziesiątkami historii w Instytucie Pamięci Narodowej. Jedną z nich jest tutaj prezentowany mundur Agnieszki Wisły. Dotarł do nas dzięki istnieniu wielkiego projektu Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Pełne Pamięci. Proszę Państwa, do dnia dzisiejszego około 1000 osób i instytucji przekazało nam swoje dary. Wśród nich jest ten mundur. Każdą z takich historii będziemy chcieli z tych najciekawszych pokazać również na portalu. Proszę Państwa, co roku, również w przyszłym roku, Instytut Pamięci Narodowej przygotuje wiele wydarzeń, kilkadziesiąt konferencji naukowych, około 200 książek. Wśród nich część z Państwa tutaj, część Państwu pokazuje między innymi książka, która może nie kojarzy się z Instytutem Pamięci Narodowej, ale Jazzowe Dzieje Polski. Książka, która zdobyła już wiele nagród w środowisku muzycznym, jazz w czasach PRL-u, muzyka wolności. Zapraszamy do nie tylko czytania, ale bycia z nami na przystanku Historia. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję panu prezesowi. Może są jakieś pytania z Państwa strony? Zapraszam. To panowie są do dyspozycji. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam też do zapoznania się z naszymi archiwaliami, z dziennikami Hansa Franka, oryginałami. To jest jedyna możliwość, kiedy można je zobaczyć na żywo. Dziękuję Państwu za udział w konferencji. Przepraszamy za opóźnienie w rozpoczęciu tej konferencji. Na mieście są problemy z dojazdem, niezależne oczywiście od nas. Także dziękujemy i do zobaczenia na portalu przystanekhistoria.pl. Dziękuję.